Nie wiem, ile prawdy to ma. Na to wychodzi, że wszystko to ma coś z koncepcją. Zabawy! Czy mogę ją spotkać? Proszę! Przepraszam za hałas. Czy byłabyś w stanie poprowadzić mnie w stronę zabawy? O nie, nie, nie! Absolutnie ją jestem! Nie wiem jak ty, ale ja to czuję! Iluzja w deluzji! Świat nieskończonych połączeń! Połączenia i więzi, które słabo przetwarzać zadowolenie. Mimo to ja nie kojarzę tego odczucia szczęścia. Powiedz, skąd tyle łez? Czy nie powinnaś być radosna? Czasem najlepsze wrażenia są tymi, których się nigdy nie spodziewamy. Łzy pochodzą ze szczęścia. Wooi! Chciałabym kilka kupić. Niestety szczęście nie da się tutaj kupić. To drugi akt podarował mi tą ekstazję. Bez twojej zgody. Mogę zobaczyć? Co za niesamowita eksploracja w nieznane! Calutki uniwers się ze mną obraca! Ale chwila, te skręty i zakręty wydają się dziwne. Albo czy to mnie rytm nie może złapać? To pojęcie szczęścia jest troszkę dziwne. Dobry. Wygląda na to, że zgubiłem drogę do następnego aktu. Wolę go nie przegapić.
wiem, to historia cichych ruchów. Ależ cudowne, interesujące. Cudowne i interesujące w rzeczy same. Ale czując satysfakcję widowni, nie wyczułam we mnie żadnej zmiany. Hej, jak jakiś obowiązek mógłby tak kogoś udowolnić? Ponieważ to duma. Ty wciąż nie rozumiesz. Więc powiedz mi, jak smakuje dzisiejsza podróż? Okropnie! Smakuje, jakbym była w prawdziwym kosmicznym kulaszu! Odczuwam maluteńki dotyk przesady w twym szczęściu. Cóż, bezczasowe wycieczki poprzez pokazy zawsze są znajome. Za każdym razem ja zdaję sobie sprawę z przyjemności i dopełnienia. I wszystko, co z tego mam, to niewyrozumiałe uczucie. I tą okropną maskę. Ty często tu przychodzisz. W kółko i w kółko. Prawdą jest to, że nigdy nie znajdziesz tu zabawy. Masz jakieś sugestie? Zabawa jest trochę trudna do złapania. Czyż nie? Pamiętaj, nie da się jej zgubić na zawsze. Często najlepsza zabawa znajduje się w małych chwilach. Na przykład w tym, jak małe one są? Nie masz potrzeby tu już wracać. To jest twoim rozwiązaniem. Ziom, miałaś zadzwonić z dzwonkiem i wiać! Nie wchodzi do środka! Po raz ostatni nazywa się to dzwoń i wiej! Grać to w trzeciej przynajmniej? Cokolwiek, już mi przeszło. Jak zabawnie było w środku. Nie, było raczej nudno. Mm-hmm.